Ewangelia według Jana, rozdział 16. To wam powiedziałem, abyście się nie zgorszyli. Wyłączać was będą z synagog, przyjdzie też czas, że każdy, kto was zamorduje, będzie uważał, że służy Bogu. I to wam uczynią, bo nie poznali Ojca ani mnie. Powiedziałem to wam, abyście, gdy przyjdzie taki czas, wspomnieli, że ja to wam powiedziałem. Tego wam z początku nie powiedziałem, bo byłem z wami. Teraz jednak idę do tego, który mnie posłał. Nikt z was nie pyta mnie, dokąd idziesz. Dlatego, że wam to powiedziałem, smutek napełnił wasze serce. Mówię wam prawdę. Pożytecznie jest dla was, abym ja odszedł. Jeśli nie odejdę, pocieszyciel nie przyjdzie do was. Jeśli odejdę, poślę go do was. Gdy on przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, dlatego że mi nie uwierzyli. O sprawiedliwości, bo idę do Ojca mojego i już mnie nie ujrzycie. O sądzie, bo władca tego świata jest osądzony. Mam wam jeszcze wiele powiedzieć, ale teraz nie możecie znieść. Gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, poprowadzi was w całej prawdzie. Nie od siebie mówić będzie, ale cokolwiek usłyszy, mówić będzie i przyszłe rzeczy wam opowie. On mnie uwielbi, gdyż z mojego odbierze i wam obwieści. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje, dlatego powiedziałem. Z mojego odbierze i wam obwieści. Jeszcze chwila i nie ujrzycie mnie. Ponownie chwila i ujrzycie mnie, bo ja idę do Ojca. Mówili więc między sobą jego uczniowie, co to znaczy, o czym nam mówi. Chwila i nie ujrzycie mnie, i znów chwila i ujrzycie mnie, oraz ja idę do Ojca. Mówili wtedy, co to znaczy, co mówi. Chwila, nie wiemy, co mówi. Jezus więc poznał, że go chcieli pytać i powiedział im: pytacie się wzajemnie o to, co powiedziałem. Chwila i nie ujrzycie mnie, i znów chwila i ujrzycie mnie. Zaprawdę, zaprawdę mówię wam, będziecie płakać i rozpaczać, a świat się będzie weselił. Smutni będziecie, ale smutek wasz się zmieni w radość. Kobieta, gdy rodzi, smuci się, bo nadeszła jej godzina, lecz gdy urodzi dziecko, już nie pamięta trudu, że względu na radość, że człowiek się na świat narodził. Teraz się smucicie, ale ponownie ujrzę was i wtedy się będzie radowało wasze serce i nikt nie odbierze wam waszej radości. W tamtym dniu o nic nie będziecie mnie pytać. Zaprawdę, zaprawdę mówię wam, o cokolwiek prosilibyście Ojca, obdarzy was w moim imieniu. Dotąd o nic nie prosiliście w moim imieniu. Proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna. To powiedziałem wam w podobieństwach. Nadchodzi godzina, gdy już nie będę mówić wam w podobieństwach, lecz wyraźnie powiem wam o Ojcu moim. W tym dniu w moim imieniu poprosicie i nie mówię wam, że ja będę prosił Ojca za wami. Sam Ojciec miłuje was, dlatego że wy mnie umiłowaliście i uwierzyliście, że ja wyszedłem od Boga. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat. Ponownie opuszczam świat i idę do Ojca. Jego uczniowie powiedzieli mu: oto teraz wyraźnie mówisz i nie wypowiadasz żadnego podobieństwa. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie potrzebujesz, aby ktoś cię pytał. Dlatego wierzymy, że wyszedłeś od Boga. Jezus odpowiedział im: teraz wierzycie. Oto nadejdzie godzina i już przyszła, że rozproszycie się każdy do swojego i mnie samego zostawicie. Nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. To powiedziałem wam, abyście we mnie mieli pokój. W świecie będziecie mieć cierpienie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat.